Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Ostatnimi czasy wyszliśmy już ze szpitala, czy wyszliśmy, próbowaliśmy uciec ze szpitala i niestety trafiliśmy na pana doktora X, który nas zawrócił wraz z ochroniarzem i pielęgniarką. No i jesteśmy teraz chyba na porannej rozmowie u naszego terapeuty i mamy w sumie taką spowiedź życia. Dobra, dlaczego własnymi. Mamy wyjaśnić własnymi słowami, dlaczego targnęliśmy się na własne życie. To był nagły impuls, wstyd mi za to. Nic mnie już nie liczyło, chciałem, żeby wszyscy wiedzieli, jak bardzo czułam się zraniona. I wybierzemy to. Komu chciałeś pokazać? Nie jestem nawet pewna. Ludziom chyba. Wszystkim. Sobie? Naprawdę nie wiem. Proszę, niech pan zapyta o coś innego. Czujesz się ciężarem? Albo myślisz, że życie nie jest warte przeżycia? Już nie. To dziwne, ale czuję się lżejsza. Czuję się silniejsza. Poza tym, mieszkam sama. Dla kogo miałabym być ciężarem? Co sprawia, że czujesz się lepiej? Moje koty, kiedyś cieszyła mnie praca, leki antydepresyjne naprawdę na mnie podziałały. Długa kąpiel, muzyka, gram na pianinie, kiedy jest mi źle. Moje koty. Zawsze wystawiałam miskę jedzenia dla bezdomnych kotów. Zawsze są takie wdzięczne. Lubię ich towarzystwo. Co sprawia, że czujesz się gorzej? Ludzie, zawiedli mnie zbyt wiele razy. Nienawidzę, kiedy cały czas pada. Hałas, zbyt dużo chaosu naprawdę mnie denerwuje. Samotność. Czasami chciałem mieć kogoś do porozmawiania. Trudno powiedzieć, to może być cokolwiek. Ludzie. Zawiedli mnie zbyt wiele razy. Nie wiem już, komu mogę ufać. Teraz wam tylko moim kotom. Tak napisałaś w swoim liście. Bo to prawda. Wybito mi nóż w plecy, więcej razy niż mogę zliczyć. Czy wyobrażałaś sobie swój pogrzeb i to, jak ludzie zareagują na twoją śmierć? O, nigdy tak naprawdę nie myślałam o tym. Prawdopodobnie tak nigdy nie przyszedł. Często to sobie wyobrażałam. Miałam nadzieję, że ludzie będą smutni pewnie. Prawdopodobnie tak by nikt nie przyszedł. Wyobraża pan sobie? To byłby smutny obrazek. Niekochana przez nikogo. Tęskniona. Tęsknią za nią tylko koty. Żadnych łez za mną. Żadnych kwiatów na grobie. Ale mnie to odpowiada. Nigdy nie lubiłam kwiatów. Nie brakowałoby mi ich. W końcu chciałabym porozmawiać o Eryku. Eryku? Tak, twoim mężu. Wierzę, że to może być istotne. Co możesz mi powiedzieć o waszym związku? Co się stało między wami? Ja naprawdę nie chcę o tym mówić. To nie ma z nim nic wspólnego. Proszę, czy mogę już iść do domu? Nie ma o czym rozmawiać. Robi się późno. Czy moglibyśmy o tym porozmawiać kiedy indziej? Ja naprawdę nie chcę o tym mówić. Myślę, że wystarczająco się otworzyłeś jak na jeden dzień. Dobrze. Ostatnie pytanie. To tylko formalność, ale muszę zapytać. Zrobisz to jeszcze raz? Ciężkie pytanie. Nie wiem. Ale hej, już mam. Odpowiedź brzmi, nie, nie zamierzam. Dziękuję uprzejmie. Doskonale. Już prawie skończyliśmy. Jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą muszę z tobą wyjaśnić. Co dokładnie wydarzyło się ostatniej nocy? Więc, po naszym wczorajszym spotkaniu przed oddziałem wróciłam do swojego pokoju i zasnęłam. Byłam naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę to, co się wcześniej stało. Ale wtedy ktoś mnie obudził. To była ta sama pielęgniarka, która była dla mnie taka przyjazna pierwszej nocy. Powiedziała, że musimy porozmawiać. Musimy iść, Susan. Nie jesteś tu bezpieczna. Ale proszę, musisz ze mną pójść. Szybko. Retrospekcję. Poszłam za nią. Oddział wydawał się taki cichy. Musiało być późno w nocy. Szybko! Poczekaj na mnie. Powiedz mi, co się tam dzieje.
Nie ma ochroniarzy. Wskazała korytarz i powiedziała: idź przodem, zaraz wszystko wyjaśnię. Susan, jeśli teraz nie uciekniemy, oni cię skrzywdzą. Proszę, zaufaj mi. Wiem, jak stąd wyjść. Pomogę ci uciec. Chodźmy tym korytarzem. Będę zaraz za tobą. Ona gdzie? Wątki i awaryjne sytuacje. Chyba słyszę czyjeś kroki. Cholera, nie możemy tędy iść. Zawróćmy, Susan. Znam inną drogę. Mogę zapisywać grę? Mogę zapisywać grę. No ja sobie tu robię lekką przerwę. Okej, kochani, wracamy po lekkim cięciu. I kontynuujemy naszą ucieczkę. Mieliśmy iść za... skręć w lewo. Możemy użyć windy serwisowej, żeby się stąd wydostać. Ona jest chyba lisa, z tego co pamiętam, tak? A mogę się stanąć tu? Nie mogę. Muszę iść tędy. No. A, dobra, jestem tu. Przycisk. Przywołaj windę. Co się wydarzy? To nie jest wyjście. To nie jest wyjście. Co robimy na dachu? Liz. Liz? Co ty do cholery robisz? I czemu na twoich ubraniach jest krew? Liz! Szybciej niż schodami. Poza tym, wszystkie drzwi i tak są zamknięte. To jedyna droga wyjścia stąd. Jedyna droga ucieczki. Skoczmy razem. Nie będzie bolało, zobaczysz. Szalałaś, zejdź tu natychmiast. To jest zły pomysł. Zejdź na dół i porozmawiajmy. Podjęłam decyzję. Muszę teraz zakończyć to cierpienie. Poza tym, i tak nie mam dla kogo żyć. Nikt nigdy mnie nie słuchał. Nikt się nigdy nie przejmował. Ja słuchałam. Jesteś fajną dziewczyną. Masz przed sobą całe życie. Słuchałaś? Naprawdę? Oczywiście, że tak. Dużo mówisz, ale ja zawsze byłam dobrą słuchaczką. Lubiłam z tobą rozmawiać. Więc pamiętasz tą historię, którą opowiadałem ci tamtej nocy? Ta o kobiecie na tym dyżurze? Tak, zapaliła papierosa i spłonęła w łóżku. Zaczęła z dachu i złamała sobie kręgosłup. Ta, która kopnęła ochroniarza w krocze, zniknęła i później znaleźli ciało w toalecie. No nie, zapaliła papierosa i spłonęła w łóżku. Okej, słuchałaś. Może masz rację. A może dobrze strzeliłaś. Ale i tak muszę skoczyć. Nie mam innego wyboru. Poczekaj. Proszę, zatrzymaj się i pomyśl przez chwilę. Słyszałaś, co mówiłaś? Co mówiłam? Nie miałam innego wyboru. Oczywiście, że masz. Możesz zdecydować, że wrócisz ze mną do środka i zapomnimy o tym wszystkim, jakby nigdy się nie wydarzyło. Dobrze? Pamiętałaś inną rzecz, którą ci opowiedziałam? Na pewno opowiedziałem ci o moich współlokatorkach. Ty wspomniałam, czym jeden z nich się zajmuje? Założę się, że nie pamiętasz. Jest kelnerką, jest stripteaserką, jest wymywaczką, jest stewardessą. To na pewno nie, to też nie. Albo kelnerka, albo stripteaserka. Nie wiem, czy to jest ta gra, ale pamiętam, że ktoś tam mówiła, że często jej nie ma w domu nocami i tak dalej. Jest stripteaserką. Tak, a przynajmniej przypuszczam, że jest. Słuchałaś. Chciałabym, żeby inni ludzie też słuchali. Na pewno słuchają. Nie może być tak źle. A co ty możesz wiedzieć?
Co cię to w ogóle obchodzi? Ja nie chcę, żebyś popełniła ten sam błąd, co ja. Myślałem, że wszystkich ludzi ty wiesz, że ze wszystkich ludzi ty wiesz, jakie to uczucie być nienawidzoną. Posłuchaj, musi być ktoś, komu na tobie zależy. Nie obchodzi moich kolegów, nie obchodzi mojej rodziny, nie obchodzi nawet mojego pieprzonego chłopaka. Powiedział, że musi odejść, odnaleźć siebie. Mówiłem ci, kiedy ze mną zerwał? Walentynki, chyba. Tak, walentynki. Ty i ja mogłybyśmy zostać dobrymi przyjaciółkami. Wysłuchaj wszystkiego, co powiedziałam. Ja wrócę. Kiedy będziesz potrzebowała pomocy, ja tam będę, Susan. Ale teraz nadszedł dla mnie czas, by odpuścić. Nie. Oh fuck. No nie. Później wróciłam. Próbowałam opowiedzieć im o Liz, ale myśleli, że znów mnie odbiło i mi nie uwierzyli. Jesteś całkowicie pewna, że Liz skoczyła z tego budynku? Wie pan, to bez znaczenia. Chcę tylko skończyć to i zaczerpnąć świeżego powietrza. Susan, znam Liz. Nie zrobiłaby czegoś takiego. Tak właściwie widziałem ją tego ranka. Nic jej nie jest. Chciałbym, żebyś ze mną poszła i się z nią spotkała. Powiedziała cześć. Upewniła się, że wszystko jest dobrze. Proszę przestać traktować mnie jak wariatkę. W porządku, pójdę. I tak mnie to szczególnie nie interesuje. Drzwi są zamknięte? Planuję z wyprzedzeniem, Susan. Czułem to w kościach, a moje gnaty nigdy się nie mylą. Czuję, że naprawdę cię poznałem, wiesz? Bardzo mi przykro, że miałeś takie trudne życie. Podobają mi się twoje zielone oczy i twoje gładkie policzki. Jesteś bystrą dziewczynką, Susan, ale smutek zatruł cię zbyt dawno temu. Nie ma od tego odwrotu. Jeśli o mnie chodzi, pozwoliłbym ci odejść, gdyby nie Liz. What the fuck? Pierwszy pasożyt. Ła. Ale ta gra ma feeling. Gdzie ja jestem? Uwielbiam to, naprawdę. Ta gra ma po prostu takie pierdyknięcie. Sam ten soundtrack to jest po prostu coś pięknego. Zastanawiam się, do czego to służy. Paskudny doktor X skrzywdził małą Susan. Kim jesteś? Jestem Kruk, ma się rozumieć. Zabiorę cię stąd. Chyba, że Susan chciałaby zostać. Tak myślałem. Dwoje drzwi prowadzi na zewnątrz. Jedne z nich po prostu zabiorą Susan z powrotem, tam gdzie ona należy. Ale za drugimi czeka na nią wielka nagroda. Coś, czego zawsze chciała. Coś, czego pragnie każdego dnia. Gdzie są te drzwi? Nie widzę ich. Po prostu przejdź na prawą stronę sceny. Moja droga, mała Susan nie może ich przegapić. A tu są. What? Czy Susan podobają się moje dziewczynki? Wiedziałem, że się spodobają.
czymkolwiek są. Powiedz im, żeby przestały się gapić. Ale one są tu, żeby prowadzić Susan. Są strażniczkami drzwi. Wiedzą, w które drzwi trzeba wejść, żeby dostać wielką nagrodę. Ale jest jeden problem. Zawsze jest jakiś problem. Nie jestem nawet zaskoczona. Przez które drzwi powinnam przejść? Zostawię to własnemu osądowi, Susan. Ale to może być jej jedyna szansa na odnalezienie tego, co straciła. Marnuje się i Susan nigdy nie dostanie tego, czego powinna. Susan ma jedno pytanie i może zapytać tylko jedną z nich. On musi użyć go mądrze. W porządku, mogę to zrobić. Ale gdzie jest haczyk? To bardzo proste. Jedna z moich dziewczynek zawsze mówi prawdę. Podczas gdy druga zawsze kłamie. Domyślam się, że nie możesz mi powiedzieć, która jest która. Sam zapomniałem to dawno temu, Susan. Ale jakie to ma znaczenie? Jedno pytanie to wszystko, czego Susan potrzebuje, by znaleźć właściwe drzwi. Któraś mówi prawdę, któraś zawsze kłamie. Zbadaj. Chciałabym, żeby to przestało się na mnie gapić. Obraz? Jesteś tylko brzydką, uderzającą, zdeformowaną, parszywą, ohydną rzeczą. Aha, po prostu sobie ją obraziliśmy. Czy też mogę obrazić? Durchnij. To cię nauczy przestać się gapić, ty okropna, brzydka lalko. Dobra. Zapytaj. Przepraszam. Jak zapytamy się, przez które powinnam przejść, to nic nam to nie da. Które drzwi zaprowadzą mnie do mojej nagrody? Też nie. Które drzwi zaprowadzą mnie z powrotem do mojego świata? Czy drzwi po lewej to te, które powinnam otworzyć? Jeżeli lewe drzwi będą prawdziwe i zapytamy się, czy powinniśmy je otworzyć, ona powie, że tak. Jeżeli mówi prawdę. A jeżeli zapytamy się o te prawe... dobra, no, to jest szansa. Drzwi po lewej to te, które powinno otworzyć. To było nie? Uj, wie co to było? Tak czy nie? Kurde, nie wiem. Ja myślę, że dwóm możemy zadać pytanie. Ja wychodzę. Nie, no nie zostawię was w ten sposób. Nie zostawię was w ten sposób. Otwórz. Chyba nam nie pykło. Czytaj. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Zdmuchnij. Thank you.
Nawet się kurde nie spieszą. Torba na zwłoki. To szpitalna torba na zwłoki. Otwórz. Jesteśmy i my. Holy fuck. Ty zdradziecki, parszywy draniu. Otworzyłam przed tobą serce, a ty zadźgałeś mnie na śmierć zimną krwią. Zapłacisz mi za to, przysięgam. Ale to znaczy, że stara kobieta miała rację. Nie mogę umrzeć. Jestem nieśmiertelna. Chyba czas sprawdzić, jak bardzo ty jesteś śmiertelny, doktorze. List pożegnalny. List pożegnalny, który napisałam. Po co miałby go wieszać na ścianie? Nazywam się Susan Ashworth. Mieszkam sama w tym dwupokojowym mieszkaniu. Rzadko wychodzę na zewnątrz. Przynosi tu swoje ofiary w szpitalnych workach na zwłoki. Metalowy pręt. Zbadaj. Kawałek ostrego metalu tkwi w klatce piersiowej dziewczyny. Chyba komuś zaraz zrobimy z dupy jesień średniowiecza. Kolejna pochowa ofiara mordercy. Wygląda, jakby nie żyła dłuższego czasu. Stare, zardzewiałe drzwi. Otwórz. Oj, nie zauważyłem, co było napisane. Gra troszeczkę dziwnie to zrobiła. Krzesło, zbadaj. Jeśli nie znajdę nic innego, może będę mógł użyć tego krzesła jako broni. Kogoś tam torturuje. Skurwysynek. Na szczęście na nim nie usiadłam. Mimo wszystko to drewniana noga może się do czegoś przydać. Trzeba ją tylko podrasować. Użyj. Prosty stalowy pręt, który znalazłem wbity w zwłoki dziewczyny. Mogłabym go użyć jako broni, gdybym tylko mogła go przedłużyć. Muszę znaleźć sposób, żeby to przedłużyć. Kurde, ale on kogoś tam torturuje. Zlew mydło. Stara kostka mydła leży na jednej z półek. Ale po co nie mydło? Odkręć ciepłą wodę. Jest odkręcony. Dama z gronostajem. Obejrzyj ciało. Ciało jest w zaawansowanym stanie rozkładu. Gdy prawdziwa sztuka jest wieczna, modelki doktora wkrótce zgniją i się rozpadną. Ten szaleniec, jak zdołał ukryć cały ten obłęd. Pewnie nie miał jak zdobyć prawdziwego gronostaja, więc użył zamiast niego tej dziwnej lalki. Weź głowę lalki. Pewnie mogłabym jakoś jej użyć. Tak ostrzegawczy. Wygląda na to, że to miejsce jest od dawna zamknięte. Pewnego dnia, kiedy w końcu jest burzą, wszystkie dowody są pogrzebane pod sertami gruzu. Drzwi. Musi być jedyna droga wyjścia stąd. Zamknięte. Klucz. Co? Klucz do tego więzienia zaraz przy drzwiach? Czy doktor byłby tak głupi, żeby go tu zostawić? Lis. Boże, to lis. Ale to niemożliwe. Rozmawiałam z nią zeszłej nocy. Próbowałam powstrzymać ją przed skoczeniem. A jednak jest tutaj, nabita na metalowy pręt. Wygląda na to, że była martwa znacznie dłużej.
Oj, naprawdę tam była? Tylko że już martwa? Czasem te teksty są tak zrobione, że chcesz już iść, a dopiero ci tekst wyskoczy. Jej kieszenie są puste. Zdejmij. Mam nadzieję, że chociaż ty znajdziesz ukojenie w śmierci. Dobra, no idziemy do tego skurwysynka. Jebany psychol. O Boże. Widziałem już kiedyś coś takiego. Żywy obraz. Tylko, że to są zwłoki podwieszone na drutach i przywiązane do krzesła. Zapłacisz za to, chory draniu. Mona Lisa. Wygląda na to, że użył dużo makijażu, żeby przemienić ją na wzór Mona Lisy. Drzwi są drzwi, dźwięki coraz głośniejsze. Szkielet, zbadaj. Sztuczny szkielet. Pewnie był używany do nauki, zanim to skończył. Śruba. Duża metalowa śruba leży na jednej z półek. Weźmy to. Daluga. Zbadaj. Doktor zapewne uważa się za wybitnego artystę. Mogłem chyba zbudować tu broń. Użyj. Warsztat. Potrzebuję broni. Mogę tu jakoś zbudować. Użyj. Użyj. Nie mogę nic zrobić z mydłem, okej. Nie jestem pewna, co z tym zrobić. Metalowy pręt. Śruba. Śruba musi zostać teraz przymocowana, inaczej wszystko po prostu się rozpadnie. No nie wiem. Tego nie mogę zrobić, tak? Mydła też nie. Wróć do pokoju. Czegoś tam jeszcze brakuje. Wenus, obejrzyj ciało. Kolejna nieszczęsna ofiara szalonego doktora. Coś jest na jej plecach. Co to jest? Nakrętka. Metalowa nakrętka tkwi na palcu jak pierścionek. Mogłabym ją zdjąć, gdyby palec nie był opuchnięty i sztywny. Dziewczyna z perłowym kolczykiem. Jej bezwładne ciało upozowane jest dokładnie tak jak na obrazie. Wydaje się, że zabójca użył kabli, żeby utrzymać jej głowę odchyloną w bok. Ale kurde psychol. Badaj. Zardzewiała metalowa szafka. Otwórz ją. Otwórzmy ją po cichu. Klucz. Weź. Nie potrzebuję oczu, żeby cieszyć się twoim strachem. Krzycz głośniej, mała dziwko. Wykrzycz swoje płuca. Głośniej, mówię. Tak, to moja ulubiona piosenka. Chciałbyś, żebym do ciebie zatańczył? W przeciwieństwie do ciebie wiem, że każda sztuka musi być doceniona. Twój krzyk jest jak wiersz bez słów. Ubrał maskę i przepaskę na oczy. Jest przekonany, że nie żyje i nikt nie wie o tym miejscu. No, wygląda na to, że popełniłeś wielki błąd, arogancki dupku. Twoje ciało, instrument. Nigdy bym nie sądził, że masz to w sobie, ale sprawiasz, że każdy nerw mojego ciała drży z podniecenia. Twoje ciało na zawsze będzie podziwiane przez takich jak ja. Takich, którzy rozumieją jedyną prawdziwą formę sztuki. Ty chory pojebie. Ty chory pojebie.
Ile tu jest w ogóle trupów? Raz, dwa. Trzeci. Tutaj teraz będzie po prawej stronie. Czwarty lis. 27 trupów, kurde. To za chory pojeb. Co za chory pojeb. Prawie gotowe, ale nie mogę się dokręcić śruby bez nakrętki. No i nie róbcie sobie jej. Nie mogę przekręcić dalej. Gra sobie chyba jaja robi. A nie, przepraszam, ja tej nakrętki jeszcze nie mam. Ja tej nakrętki jeszcze nie mam, zapomniałem o tym. Ona jest tu dopiero. Metalowa nakrętka tkwi na palcu, jest opuchnięty. Na pewno mogę zrobić z tego użytek gdzieś indziej. No to mam problem. Mydło. To nie jest zły pomysł, ale mydło jest suche jak pieprz. Dobra, spoko loko. Spokojnie, wiem, że zaraz jest koniec odcinka, ale was nie opuszczę jeszcze. Jeszcze nie teraz. Co najwyżej będzie trochę dłuższy odcinek. To było tu. Jest teraz pokryte pianą, może się do czegoś przydać. Dobra, wracamy do paluszka. W sumie myślałem, że go utniemy. Dobra, znalazło. Wtedy myślałem, że się gra zbugowała. Ale na szczęście tylko moja głupota. Użyj. Użyj. Teraz muszę tylko dokręcić nakrętkę jakimś narzędziem. Użyj. Broń jest gotowa. Chyba najwyższy czas iść zobaczyć się z doktorem. Ale po co tutaj była? Powinnam najpierw podejść bliżej doktora X. Wygląda na to, że narzędzia mordercy przyczynią się do jego śmierci. Dobra. Idziemy. Panie doktorze, mam dla pana pewną informację. A informacja brzmi: kij ci w oko. Poczujesz lekkie ukłucie. Nie masz doktorku, wierzysz w karmę, doktorze? Do zobaczenia w piekle. See you in hell. Kurwy, synu. Nareszcie dostał to, na co zasłużył. Mam nadzieję, że zgnije w piekle. Spójrz na nią. Właśnie uratowałem życie dziewczyny. Ale dlaczego wciąż czuję się taka wściekła? Rozwiąż. Dziękuję. Tak bardzo dziękuję. Zabiłby mnie. Jak inne. To zwierzę. Dałaś mu to, na co zasłużył. Kim jesteś? Mówią na mnie kociara. To bez znaczenia. Zapomnij, że mnie kiedykolwiek widziałaś. Mówią na mnie kociara. Teraz uciekaj stąd. Zadzwoń na policję. Idę do domu. Chapter trzeci. Rzeka. Stojąc nad rzeką, zastanawiam się, potrzebuję kamienia? Nie. Moje serce jest dość ciężkie.
Na pewno pociągnie mnie w dół. Nareszcie, jestem w domu. Będę tu bezpieczna. Moi drodzy, ale to było na tyle. Przede wszystkim powinnam zmyć wszystkie te okropne wspomnienia z ostatniej nocy. Chciałbym też zobaczyć moje koty. Próbuję przez chwilę udawać, że wszystko wróciło do normy. W końcu przeżyłam. Może teraz mogę spróbować cieszyć się małymi rzeczami w życiu. Okej, tak, mogę to zrobić. Metoda małych kroków. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Cat Lady. Trzymajcie się. Hej, hej!